Hallo und Vitam hier aus der heißen Stadt aus Stettin. Ja, gestern hatten wir die sogenannten Food Trucks. Ja, Food Trucks. Was sind Food Trucks? Da kennen wir doch alles. Ja, gibt es auf der ganzen Welt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das beste Essen in diesen Food Trucks gibt es hier in Polen. Nicht nur in Stettin, in gesamt Polen. So, und wer das Video gestern nicht gesehen hat, da oben. Einmal aufs i drücken, da könnt ihr noch mal das Video von gestern sehen. Ja, heute möchte ich euch ein ganz anderes Video zeigen. Komplett anders. Ja, um was es genau geht, seht ihr gleich nach unserem Intro. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ja, dass ihr abonniert und dass ihr das Glöckchen drückt, ist ja wohl klar. Das muss ich ja nicht immer wieder sagen. Ja, und wie gesagt, da oben ist es nochmal verlinkt von gestern das Video, die Food Trucks. Müsst ihr auf jeden Fall euch anschauen. Super Video. Ja, perfekt. Ja, am Tag und am Abend. Ja, heute möchte ich euch mal zeigen, Stettin bei Nacht. Was kann man in Stettin bei Nacht, besonders auch am Wochenende, alles erleben? Ja, alles dies und noch viel mehr seht ihr jetzt im Video. Und danach sehen wir uns dann auch gleich wieder. Jest słonecznie i fajnie i w ogóle i przepięknie i superacko i w wcale ogóle nie idealizujemy. I my w ogóle jesteśmy zachwycone, tak. My znowu jesteśmy dzisiejszy dzień młodymi, pięknymi swoim studentkami. Żywiole. A tak w ogóle to jeszcze idziemy do Książnicy Pomorskiej, no bo przecież no trzeba przecież, licencję sprawdzić. Przecież my tam głównie mieszkałyśmy, tak? Głównie. Głównie tam mieszkałyśmy, bo jak ten, jak pisałyśmy licencjat, to a długo go spędzałyśmy pisałyśmy. Czas. A Dasz się nie wyrobiła w terminie. A teraz sobie tutaj wędrujemy ja przy samej wiosła, rzece i chcemy tutaj zajrzeć. No my oczywiście już mamy stąd pełno rzeczy. No ale trzeba sprawdzić, co tu jest nowego jeszcze tak. Dalej przyjaźń to wysoko. No właśnie. Do 14. Ale czasami można w innych miejscach dostać, nie? Jeszcze mamy to 100% szczyciski. Nic nie mamy z tego 100%. My sobie zobaczymy, to nie szkodzi, tak? Oglądamy sobie. Ale mamy szczęście. To znaczy nawet nam... Wy macie. Nie przeszkadza nam to, że jest zamknięte, bo my i tak gądamy. My i tak zwykle właśnie. A jakie ładne kty. Tak wielkie szczęście, że... Jezu. Są poduchy, są koszulki. Dałabym tu miliony monet, więc tak. Mówię, że jest zamknięte. Tak, zostawmy coś na frytkę babę i paszteciki. O, dobra, ja już jestem. Boże, ale jakie ładne kurki. Piękne, piękne, piękne. O Jezu, oj, co za widoki. To jestem ja. I to jest Rafał. A tak samo wygląda mój chłopak. Coś się pomymłało. Tak sobie wspominamy, ile tutaj spacerowaliśmy, jak tu różne stateczki były i w ogóle. I tak sobie tu spacerowałyśmy. I w najróżniejszą pogodę i wszystkie pory roku. Prawda. Tu znamy. Bardzo dużo spacerowałyśmy po jasnym płonie. Ja się tu czuję teraz, jakbyśmy zaraz mieli ja wiec, albo do ciebie, albo do nas na kawę polecieć. Ja też mam wrażenie, że w ogóle nic się nie zmieniło od tego czasu. I że tak naprawdę to jakbyśmy tutaj mieszkali, bo nie wiem, ja mam takie wrażenie, że jak wjeżdżamy zawsze do Szczecina, to mi wszystkie wspomnienia wracają i że ja podróż w czasie to jest. Tak, i że jakby no mieszkam tu dalej.
jakiś kapturzysta. Bo tu nie jedzie. No, ale warto. Ja mam kapturzysta. Ale warto. O mój Boże. No nic się nie zmieniło. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Powoli wdrapujemy się na górę. Tutaj mamy Urząd Wojewódzki. Muzeum Narodowe. A tutaj za tym Akademię Morską. Jak to nazwiesz, Natka? To. Mieszkałaś tutaj tyle czasu. Jak to nazwiemy? Balkony Artemidy. O! Dobre. Jeszcze tak w ramach ciekawostek, że Szczecin jest znany nie tylko z tego, że stąd pochodzimy, ale i z tego, że jest tu taki wielki symbol kury i że to jest miasto spod znaku kury. Tak? No kura, no nie widzicie, nad wami jest. No tu taka wielka, Boże. Nie, to jest kura. Nie czujesz się, jakbyś miał zaraz iść na jakiś sprawdzian? Stresuję się, jeżeli mam tam wejść, to się stresuję. O, wejdziemy na chwilę, nie? No wejdziemy. Zobaczymy, czy się coś zmieniło. Ale wszystko zarośnięte jak było. Tak. Ale już jesiennie. No. Ładnie to jest, zawsze to było ładnie. Zaglądamy do środka, o ile otwarte. No tak. Oj, mundurowych nie widać teraz. Ile tu stresów było, ja cię kręcę. Ale mundury, elegancja codziennie, Francja była. Mhm. Ale stresu jeszcze. To jest tak ciemnowo, nie? Czy tam tak w sumie zawsze? Nie, tam coś. Ciemnogród. Ale tu, nie no, chciałam powiedzieć, że tu wieki nie byłam, ale 2 lata. Ja to tylko dotąd mogliśmy wejść, bo jest zamknięte, także nie pozwiedzamy. Ale już tu byliśmy tyle razy, a te drzwi są takie wielkie, że nigdy nie miałam ich zamykać. Jesienne wały chrobrego. Ale jest pięknie. Rafciu, fota, chodź. Dotarliśmy do centrum, za nami Peugeotem, a my wchodzimy do Galaksy, które pamiętamy w zupełnie innym wydaniu, chociaż jak 2 lata temu tu przyjechaliśmy, to już widzieliśmy wnętrze. Bo jak my tu kiedyś mieszkaliśmy, to tu w ogóle nie było tej części i chodziliśmy tylko do tamtej, do Auchan najczęściej. O, i tu się dużo też pozmieniało, bardzo, bardzo dużo. No, pozmieniało się, jest nowa część. No. Jesteśmy w miejscu, w którym nagrywaliśmy nasze pierwsze vlogi na kanale. Nasz pierwszy vlog. Sprawdzić, mamy dowody na kanale. Dokładnie, na tym kanale to było bieganie po tym centrum handlowym. Tak, z widokiem na fontannę. O, jest jakąś znajomą twarz. Tak jak dla mnie, nie? Spotykamy się w Galaksji z Natką, tutaj. Tylu stoi. A tutaj widać już cel, nasz kolejny punkt wycieczki. Po Szczeciki, lokalne, szczecińskie. Oczywiście, to jest taki pierwszy lokalny fast food, ale jak tu mieszkaliśmy, nie było tylu stoliczków, a w ogóle teraz takie tłumy. No, trzeba się ustawić. No, od razu staniemy po pasztyciki. Nie było tu takich tłumów. I barszczuk. Pasztyciki są w różnych wersjach. My mamy wszyscy z serem i pieczarkami. Tak. Oj, już widać tu przekrój. Już zaczęli wsuwać. No. To ja też się zabieram. I w duecie z barszczykiem to naprawdę wychodzi bosko. Po prostu jest taki smak szczeciński. Ale jak kolej? W sumie sobota. Dużo w galerii, nie? Spacerujemy dalej. Dotarliśmy pod Filharmonię Szczecińską i jak najstarsi Szczecinianie, czyli my pamiętają czasy, kiedy ona dopiero powstawała. Jeszcze my się przeprowadziliśmy, to jeszcze jej nie było. I cały właśnie plac. Także teraz tutaj sobie spacerkiem obejdziemy. Najedzeni, dogrzani. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Pogoda się trafiła idealna. Taka jesienna słoneczko gdzieś tam co jakiś czas się pojawia i jest. Ej, my się teraz tak będziemy kłócić. Bez dźwięku.
pójdzie. Wchodzimy do wnętrza Filharmonii. Dzień dobry. To jest kawiarenka. To jest kawiarenka, z którą byliśmy, w której byliśmy? Z Anitą, z kanału No To Jestem. A teraz to wiecie, my sobie tu raz na dwa lata przyjeżdżamy, a ta sobie wyskoczyła do Wrocławia. Jej nie ma. I się nie spotka już na kawę. Ale mieliśmy ofertę bardzo miłą, żebyśmy się spotkali i byłoby super. Tak, wiesz, bo ta oferta była, bo była akurat ten... Co? A? Bardzo jest ładnie tutaj. My raz byliśmy na koncercie, nawet mieliśmy taki zaszczyt. Ale tu jest kanciasto. Ale metaliki w ogóle, czy tamtego? Tak, takie różne. Muzyka rockowa w wykonaniu właśnie orkiestry. Tak, bardzo mi się podobało. Tak jest. Wszystko w porządku? Zawsze. O, Natka już tam idzie kawę oblukać. A to są gazetki. Ja w ogóle jak pracowałam w mediach lokalnych, to wszędzie polowałam na takie informatory, gdzie, kiedy, jakie koncerty. Byłam na bieżąco ze wszystkim. Teraz nic nie wiem, co się dzieje w Szczecinie. To ja wiem, co właśnie Anita we vlogu powie na kanale. Wróciliśmy na wałę, tym razem z drugiej strony. I po prawej stronie przywitała nas tęcza. Czy może być piękniej? O, przepraszam, jeszcze załapię. A nie, to nie te dźwigi, to te dźwigi. Te trzy dźwigi słynne, znane, charakterystyczne. A co to się zawsze robi przychodząc obok? Ała. Kiedyś się mieściłeś. O, takie zdjęcie. Tutaj właśnie przy Akademii Morskiej jest taki fajny parkan z widokiem na cały Wały Chrobrego i na wodę i na nawigatora. I tutaj stawaliśmy kiedyś na tym parkaniku w mundurach i z ekstantami robiliśmy takie pomiary tutaj. Fajnie było. Takie rzeczy. Było fajne, to były takie zajęcia plenerowe nawigatorów. Taki szczeciński kadr, jeszcze tramwaj tam przejeżdża w barwach. Miejski. Bo my już powoli uciekamy do kolejnego szczecińskiego pięknego miejsca. Pokażemy wam nasze wszystkie miejscówki szczecińskie. No nie ukochane. Wszystkie, bo tak się nie da w jeden dzień wszystkich. Najważniejsze. Mieszkania, ale to najważniejsze. Los nam sprzyja. Zatrzymamy się akurat na skrzyżowaniu i pokażemy nasze mieszkanko. Sami sobie obejrzymy. Ale nasz drugie balkon. Mieszkanko w Szczecinie. Będzie widać? Tak. Tutaj mieszkaliśmy. W tym bloku. Przeprowadzką. No, wasze mieszkanie. I balkon wasz. I nasz barchiński. Tak. Nasz sąsiad. Gruby nie, tu nie widać? Spodem. Tak, mieliśmy sąsiedztwo tak bardzo miłe. Ogólnie tak na boczku. Po prawej. Te balkony, tak? Tak. Ale dziwnie tu nie mieszkać, tak być obok i nie móc wejść. Tu nie ma totalnie balkonów, tylko tutaj jest taki dom. Tak. Najbardziej z prawej strony. Najbardziej z prawej strony. I tam mi się Rafcie oświadczył. Wisi ta reklama Kalinka. Przy praniu. Gdzie wasze było? Tu by nam się widok z okna zmienił, bo coś tu sobie wyrosło. Niezły budynek. Taki apartamentowiec, widzicie? A patrz, tu zrobili delikatesy. Nasze rejony, delikatesy. Tu się to wchodziło. Tak, wasza klatka. Ale dziwnie. Dziwnie nie mieć kluczy nagle. I tu ile razy na plac Grunwaldki, na tramwaj, ile razy chodziłam. Boże, nasza poczta tam była po drodze, najbliższa. I na placu Grunwaldzkim zawsze też pięknie było, właśnie tak jesienią. I magnolia piękna. Tak, i magnolie szczecińskie, to jest w ogóle cudowna sprawa. I jak krokusy, ale to nie ten sezon, to innym razem trzeba przyjechać na wiosnę. O, jacie. Teraz trochę z samochodu sobie podejrzymy, obejrzymy miasto. A później wysiadka przy Jasnych Błoniach. A tą alejką to nam się nawet zdarzało biegać czasem do Jasnych Błoni. Do urzędu i z powrotem. Biegać? No. A co wy załatwialiście w urzędzie? Nie no, że biegać. Nie, że biegać do urzędu, tylko biegać tak. A tak. I na rokach jeździliśmy i na deskorolce. Tak, faktycznie. Raz. Ale jest i jeździliśmy na Piotrkowskiej. O, i tu zawsze kwieciście pięknie. Można jechać tam. I orzeł. I urząd miejski. 1,5 km może zginąć.
zieloniutki. I zaraz wjeżdżamy na błonie. No, tylko ty, Mati. Przy okazji. To jak musisz. Natka, ty jak musisz się z Matim zabrać, to okej. Ty, pamiętacie tam jakąś, jak się nazywało, co, spotkaliśmy się kiedyś tam w sumie między restauracji. Wierszami. Między wierszami. Między wierszami, tak, kawiarnia cudna. Jezu, ja jestem. No. Jezu, mi te drzewa tak się podobają, tak. Chciałbym mieć taki w ogrodzie. Platany. Są platany, tak? Tak. Platan? Tak, i fontanny. Aha. Bo one się tam latają. Myślę, że tak. Nie mogę, nie wierzę, że tu jesteśmy znowu. Ej, na działce swoje takiego platana, w sumie fajnie. Taką alejkę. Jedzie sobie ciuchcia, świeci sobie słonko, tu się jakaś para obleśnie całuje. Wszędzie platany oplecione. Będziemy tu oplatać zaraz wam. Nie, raczej jakby się nic nie zmieniło, nie? Serio. Nie, błonia. O, i pomnik maga nadal jest. No tak. Nie widać go stąd. Jakby komuś kiedykolwiek przypadkiem znudził się taki widok i by w połowie drogi stwierdził, że chce się gdzieś tutaj zatrzymać, to tu jest bardzo fajne miejsce. Między wierszami kawiarnia, którą polecamy i jest dużo książek też na miejscu. Które można kupić, poczytać. Tak. Kawę, którą można wypić, lody, które można zjeść, dużo no, fajnych rzeczy. Ogólnie jasne, bo nie, jeżeli ktoś będzie, bo warto się tu wybrać na spacer. Potem przechodzimy jeszcze do parku Kasprowicza i może do ogrodu Różanego, także to wszystko jest przy sobie. W tamtą stronę się właśnie kierujemy. O, jak ty pięknie zmieniłeś głos. No bo specjalnie zmieniłem ten głos, żeby świetnie opowiadać. Jaką ty masz piękną tą rybkę. Pokaż. Żeby pasowała mi do but. Od teściowej pożyczył. Siema. Taniec na jasny boja. Tak, aerobik. I tutaj, drodzy Państwo, właśnie z jasnych błoni przechodzi się na plac Trzech Orłów. Stamtąd właśnie w dół idzie się placem. Pomnik. Tak, ale tu też plac jest taki. Jest jakiś plac. Tak. I tam jest park Kasprowicza. Ochcieliśmy go placem. Teatr Leśny, czy jak to się nazywało? Chyba Teatr Leśny właśnie. My wiecie, my tu kilka lat temu mieszkaliśmy, to się te nazwy pozmieniały, to jest pomnik czynu Polaków, a nie Trzech Orłów. Tak potocznie mówi. Powoli wkraczamy już do parku Kasprowicza. No i nie wiem co, zamarzła mi mowa, bo się zrobiła nagle jakoś chłodniej. W ogóle tak naprawdę to już jesteśmy bardzo głodni i tak w połowie spaceru już człowiek... Jesteśmy głodni pięknych widoków. Tak. Dlatego tu przyszliśmy. A, widać, pod to i to jest. Dlatego jesteśmy głodni wciąż. Tak. Ten widok mi się nie znudzi nigdy. Tutaj już dalej teatr letni, leśny? Letni. Tak. I czujecie, że my tutaj raz sobie... Letni! Tutaj zjeżdżaliśmy sobie na jabłuszkach kiedyś zimą we czwórkę. A wiesz, dlaczego on jest letni? Bo tu jest zimno po prostu. Jest letnie, tak chłodno. I on tak cały czas jest na twarzy odkryty i letni. Dotarliśmy na Różankę i przypomniało nam się, że kiedyś nagrywaliśmy tutaj. Dzień dobry. Tak. Dotarliśmy na Różankę. Nagrywałyśmy na Różance coś. Tak, 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 tak. Jak tak. Się wyrwałyśmy z pracy. Tak, kiedyś tak. I jesteśmy w ogrodzie różanym, tak zwanym. Tak, tak, i różnie tak. Spodziewamy się tutaj, bo jednak jest październik. Ja się spodziewam. Ale różne dziwne rzeczy i zjawiska tutaj występują. No i co tu dużo mówić, to jest kolejne piękne miejsce w Szczecinie po prostu. Blisko natury. Najlepiej tutaj tak w maju, w czerwcu, chyba najpiękniej było zawsze. Tutaj też latem dużo różnych wydarzeń w plenerze. Odbywało się jakieś nawet potańcówki, koncerty najróżniejsze, też bardzo fajne. No nie no, po prostu sami widzicie jak tu jest. Jeszcze przy takim zachodzącym słońcu. No róże są, no dobra. Okej, okay, czyli są honor. Jakieś całoroczne albo tutaj po prostu kwitnące, bo tu jest mnóstwo gatunków róż. W każdy kącik tutaj jest opisane Snowball. I ich jest naprawdę dużo, dużo różnych. Myślałem, że różne róże. No właśnie.
pożegnamy Jasne Łonie. Zaraz wsiadamy do autka. Jedziemy jeść coś szczecińskiego. Mijamy znów Plac Grunwaldzki. Tutaj jest marynarz. A, za drzewem? Będzie widać? Będzie widać marynarza. I tutaj w tej alejce, nie, w sumie już na końcu alejki, jest sobie taki mak-kwak. I tam są frytkebaby, frytburgery i inne kebaby i burgery i wszystko, czego potrzebujemy właśnie teraz. Tu jak się pozmieniało, był wielki, wielgachny tu pomnik. Stał idealnie na wprost taki ogromny radziecki pomnik. Bo tutaj jest w ogóle kaskada, tam się idzie na galaksę. A my idziemy tutaj. Kiedyś tu nie było makfaka, tam był. Tak, makfak też był w innym miejscu, to było takie historyczne przeniesienie w inne miejsce. O, kolejeczka jest, nic się nie zmieniło, Szczecin kebab. To są lokalne smaki. Tutaj solniczka inspirowana frygą, dawnym pomnikiem żółto-czerwonym szczecińskim. No i ogólnie to może nie jest jakaś wykwintna restauracja, ale po prostu trzeba tu przyjść, bo jest to takie kultowe miejsce na mapie kulinarnej Szczecina. Proszę Państwa. To jest coś pięknego. To jest frytburger. Gigant z trzema mięsami jednak wziąłem. I w półce są frytki. Tak, nie, to o to chodzi. W Szczecinie, jak tu przyjedziecie. Ja mam kebaba standardowego, bo się umówiłam z Rafciem, że mi da trochę frytków. Tak jest, także tutaj mamy takie wypasione pożywienie. Yes. I to najlepiej by było, najlepiej by smakowało tak o trzeciej w nocy, ale tutaj tak się przechodzi, nie? Chyba tak całą noc jest czynne. Piwa, to wtedy lepiej smakuje. No, ale damy radę bez piwka. Na jedzeni przeszczęśni musimy sobie jeszcze piwka. Przykład szczęścia to było. Tyle wystarczy do szczęścia. I dla mnie to jest właśnie smak Szczecina, bo taki studencki klimat jeszcze, no takie nasze czasy tutaj właśnie. Prawda, bo to takie rzeczy, ja w Szczecinie mieszkałam, byłam tylko raz w makfaku. O nie, to musisz nadrabiać teraz. No. I w sumie dopiero teraz jak zrobiło się ciemno, to tak właśnie kojarzy Szczecin taki klimatyczny nasz właśnie studencki, bo często wychodziliśmy gdzieś tak, może nie tak dużo zachować, tak sobie na spacery czy coś, czy na kepsa właśnie. A tutaj jest jeszcze galeria Kaskada, obok której kiedyś mieliśmy pierwsze nasze mieszkanie. Tak, Buparczak. I to jest wszystko w centrum w sumie miasta. Tu jest Kaskada, tam zaraz obok Galaxii i nasze tu pierwsze, a tam drugie mieszkanko. Jedziemy teraz na Zamek Książąt Pomorskich. A tu jeszcze mijamy bar Mleczny Turysta, też często zaglądaliśmy. Możemy przejechać tym deptaku sobie. Tak, dobrze. Tylko, że tam Bogusława, tak nie nie? Tutaj parczek, przy którym mieszkaliśmy, jakbyśmy przeszli tam, to byśmy doszli do naszej klatki. Jak nie tu, Adam? Mieszkaliśmy tu 2 lata, potem tam 2 lata? Tak, po 2. O, ale tu... Pamiętam, jak w tym samym mieszkaniu... Ten... Nasze miejscówki, no. Co robiliśmy? Imprezki jakieś? Imprezki, no. Imprezki, później my też z dziewczynami same sobie też kawalerkę? Nie, tu mieliśmy... Dwa pokoje. Nie, no tak, ale takie duże ono było. Nie, no. Duży to był w kamicy pokój. Tutaj, nie? Tak. To wysokie nie sufity tak. A nie, nie, my mieliśmy blok, bo tam są bloki. Natka, ile ono miało? 40 parę? Nie wiem. O, właśnie tutaj za chwilę będzie wejście. Z tej strony też można by podejść, tutaj jakbyśmy weszli, to byśmy doszli do naszej klatki. O, tu są pierogi, dobra, z widoczkiem na nasz dom pierwszy. I tutaj, jak jest ten słup, to po prawo będzie deptak Bogusława za chwilę. Przyznałem deptaku, więc jak wszyscy się spotykali... Tak na balkon jak się wyszło, bo balkon mieliśmy z tamtej strony, no to było głośno, ale tak w mieszkaniu nie było słychać, z tym, że my na 8 piętrze mieszkaliśmy. Gdzieś tam... Fajnie było, fajnie. Nie wiem, ja się tak czuję, no jak u siebie, jak normalnie, nie? No tutaj tak. Imprezek mieliście blisko do domu. Tak, zawsze dobry taki punkt wypadowy. O, właśnie deptaczek, jest piękna kwiaciarnia. I deptak z takim gryfem tutaj. O, ludzi! Seta i galareta. Właśnie takie te klimaty mi się kojarzą. Młodości teraz bym powiedziała. My chodziliśmy kiedyś czasem tak tutaj. Nie pamiętam, kiedy my byliśmy gdzieś w jakimś klubie albo barze. Zresztą... Z nami. Boże, no naprawdę. O, teraz widać z tej strony, mieliśmy balkon. Do Pinola. Jeszcze tutaj minęliśmy przed chwilą fabrykę lodów, też bardzo często przychodziliśmy. Pamiętam, że było otwarcie w Rafała urodziny i były lody po 1 zł wtedy. Jaki tam a później często najlepszy? Bardzo przychodziliśmy. Te słone tutaj próbowaliśmy chyba na początku, pierwsze tak. Słone karmel, migdał. A mi mogę smakowały w tym, w artysanie. I tu są też pamiątki szczecińskie, można kupić. A gdzie te stópki znowu drepczą? Natkowe stópki. Matka, gdzie ja jestem na zamek, przecież to królowa jest. No, no tak, ja tutaj się skradasz. Jestem teraz zakrytuzonym zabójcą, bo jest... Grzejemy się, grzejemy.
Idziemy na Zamek Książąt Pomorskich, czyli nasz. Na dziedzińcu stoi scena. Tutaj często odbywają się najróżniejsze wydarzenia, jarmarki świąteczne, koncerty. I inne takie koncerty, występy. O, chciałam pokazać tę wieżę, ale nie widać jej stąd akurat. Śluby. No i jest też muzeum, jest Urząd Stanu Cywilnego. Rafał w każdym mieście ma swoje ulubione pomniki nagich kobiet. Tak jest. Na zamku są. Dokładnie w tym miejscu. Tfu, w Szczecinie są. Po dwóch latach stania na dworze to już zamarzły tylko takie kupy się. O, a za to moi rodzice są fanami tych. Tych. A tutaj ramek na zdjęcia. I tutaj też mamy zdjęcia wszyscy. No taki. O właśnie, chciałam wam pokazać. Taki. Ostrość nie nadąża. O! Mamy pokaz. Trafiło się. Wędrujemy za rafciem. Podziwiać pomniki. Przywitać koleżanki szczecińskie. Dzień dobry, dzień dobry. Taka goła baba. Ona coś tam zdejmuje z siebie właśnie. Lubisz te panią, tak? Tak. O ja, to nie wiedziałam, że tutaj można też, tak? Można. Kiedyś że Urząd Stanu Cywilnego jest, wiedziałam. Fajnie. No. Z zamkiem w tle. Wchodzimy sobie właśnie niżej. Tutaj właśnie Natka z Mati mówią, że zaczęli to coś budować na dawnych fundamentach, które były odkopywane jeszcze jak tutaj mieszkaliśmy. Były odkryte, że coś tam sobie jest. To jest taka część starego miasta Szczecina, tak, jesteśmy czyli Targ Rybny. Na starym mieście, które takim starym miastem znowu nie jest, ale tak potocznie mówiąc, jest kilka kamieniczek. Niedaleko bulwary. Sobie zejdziemy. Tutaj w podziemiach jest jakiś browar, nie? Byliśmy. Byłem. Kiedyś. Kiedyś też byliśmy. Jakieś twoje chyba imieniny czy urodziny? Chyba na urodziny? Może tak. Jeszcze byłem kiedyś z kolegą ze statku, Sebastianem. Aha, tak. Też tutaj. A my byłyśmy kiedyś na urodzinach Natki w Tokio? Byliśmy. Czy tam było coś innego? Nie, nie byłyśmy w Tokio, tylko byłyśmy w jakiejś tawernie chyba. Tam była, tam była taka morska, tak. Taka morskie klimaty. I tam chciłyśmy sobie... Driny jakieś chyba. Wygląda faktycznie jak skrytobójczyni. Gdzie my tam byłyśmy? Tak mówicie, na drinku! Celebrytki, bananki. O, w Tokio byliśmy sobie Tokio na kolacji. Wyskoczyłeś na drinka. No. W ogóle sporo takich faktów pozapominaliśmy i teraz dopiero nam się wszystko odświeża, ale to przecież... O, mi się fakt odświeżył, tak, że tutaj jest sklep monopolowy, w którym cała Akademia Morska zaopatrywała się na bulwar, żeby wypić piwo. Już mówiłam, to były czasy studenckie, tak. Więc nieco inaczej odkrywaliśmy miasto niż na trzeźwo. Niż nie studencko. Także nie do końca może jest tak, że Szczecin jest jakimś mega imprezowym miastem i tak dalej, ale dla nas po prostu może jest taki okres studencki bardziej, tak. Dlatego takie różne skojarzenia. Ale nie, a mi się właśnie wydaje, że Szczecin jest bardzo studenckim miastem głównie. Tak, no. Ale dla nas szczególnie, bo tu studiowaliśmy rzeczywiście. No i w ogóle my tak naprawdę nie zjeżdżaliśmy tak co weekend do domu, tylko przyjeżdżaliśmy zwykle tak raz na 2 miesiące, czasem nawet 3, czasem się zdarzało raz w miesiącu, no więc wszystkie weekendy i cały czas wolny też tutaj spędzaliśmy i bardzo dużo spacerowaliśmy sobie po mieście, najczęściej to wyszukiwaliśmy różne wydarzenia, co tam się dzieje akurat w dany weekend i po prostu też przez to poznawaliśmy różne nowe miejsca, jak coś tam akurat się w nich działo. Także bardzo mi się podobało to ten sposób odkrywania miasta i przy Gdańsku też tak w sumie. My teraz idziemy do Księżnicy? Okay. Do Księżnicy Pomorskiej. To jest ogólnie biblioteka, ale takie miejsce dla nas, szczególnie z Natką, równie istotne, bo tam bardzo długo przesiadywałyśmy. Tu jeszcze bardzo charakterystyczny punkt w Szczecinie. Wszystkich miejsc tam pewno nie zdążymy wam pokazać. No bo jeszcze co, no Plac Kościuszki, taki znany, brama portowa, trochę tutaj wyżej. Zaraz z mostu będzie fajny widok. Jezioro Szmaragdowe, oj, tak, jezioro głębokie, wszystkie jeziora tutaj. Co tu jeszcze? Boże, no nasza cała Aleja Piastów i tam gdzie studiowałyśmy, w sensie ja miałam 2 kierunki. I akurat jak my studiowaliśmy, to był uniwersytet... Nie, to możemy tam dalej i tam kawałeczek jest ten. Idziemy. No, tak, jest coś się zmieniło, ale nie wiem. Ale akurat jak studiowaliśmy tutaj, to Uniwersytet Szczeciński nasz wydział. A ja miałam 2 kierunki na tym samym wydziale i był w czasie remontu.
I dzięki temu też odkryłam dużo nowych miejsc, na których były inne wydziały i po prostu mieliśmy zajęcia tak w zastępczych salach. I też to był sposób na poznanie miasta dobrych. No tutaj fajne wrażenie jest, jak się spojrzy w górę. A jeszcze z takich miejsc, to po drugiej stronie Odry, czyli tam, też jest, co to jest, co często jeździliśmy na te spotkania marchewek, Geek Girls Carrots, albo różne takie z marketingiem internetowym związane, jak się nazywa ten budynek? La Stadia Office też jest, też takie nasze miejsce, co często odwiedzaliśmy. Jeszcze. Natka, jakie miejsca jeszcze często odwiedzałyśmy? Tawerna Porto Grande w porcie, czy tam jakoś. Takie przepyszne rybki o, tam tak, są. Ale to tak na specjalne okazje byliśmy dwa razy? Chyba? Raz? Raz chyba byłam. Dwa. Byłeś tam? Ja byłam tam? W każdym razie bardzo dobra ryba chyba, ale to już tak ten. To już tak rzadziej. Siłownia Buldi, którą wszystkim polecam. Aha. Mordownia w piwnicach. To ja nie chodziłam. Tu musimy prawo podejść sobie. Teraz jesteśmy właśnie nad ulicą Wyszyńskiego, też taki dosyć charakterystyczny punkt miasta. I jeszcze, jeśli chodzi o takie punkty, to coś miałam powiedzieć? Łasztownia! Łasztownia i w ogóle tam wszystko, co po drugiej stronie Wałów Chrobrego, właśnie, po drugiej stronie rzeki. Właśnie, cały ten kompleks tej starej rzeźni właśnie przy Łasztowni. Teraz nie wiem, jak to tam teraz wygląda, ale właśnie. Pewnie fajnie. Plaża tam się pojawiła, zanim się wyprowadziliśmy, też tam bywaliśmy. O, a tu są super zapieksy. Koło Księżnicy. Też bardzo dobre zapiekanki. Tak. O nie, tych zapiekanek już nie ma. Tutaj był taka budka, taki mały domek. Teraz jest pustka. A, pustka w moim sercu. Tutaj widać PUM, który też zwiedzaliśmy. Też nagrywaliśmy to. A. To była Noc Muzeum wtedy. Też bardzo, bardzo mi się podobało. Odsyłamy was do vlogu. Właśnie, nasze szczecińskie czasy. Orety. I jeszcze zapraszam na filmik, który jest na moim poprzednim kanale czekoladowym, czyli moim takim związanym z blogiem. Czego nie mówią mieszkańcy Szczecina. Bo ten film bardzo tak ten też tutaj się lokalnie zainteresowanie cieszył bardzo. Ty nawet byłaś w telewizor, nie byłam wtedy? W TVP Szczecin. No. No! Jest i Księżnica Pomorska, ale o tej porze normalnie byśmy nie weszli do środka, ale jest jakaś... Tak, przychodziłyśmy z laptopami, z jedzeniem i sobie siadałyśmy w tej części kawiarni, a książki czasem też były potrzebne. A pora jest już późna, ale jest noc bibliotek, więc zaraz zajrzymy. Możemy sobie tutaj zajrzeć, co się dzieje. Dowiedzieliśmy się właśnie, że odbywa się dzisiaj gra miejska, ale tutaj byśmy musieli za dużo czasu na to poświęcić, a tego czasu za wiele nie mamy, ale czas na kawę się zawsze znajdzie i tu jest najlepsza kawa waniliowa na świecie. My jesteśmy dzieci szczęścia i postanowiliśmy przyjść na kawę do biblioteki, a wylądowaliśmy na planszówkach i mamy tutaj grę Voodoo, którą kiedyś graliśmy z Maćkiem, z Kingą i z moimi rodzicami i gra polega na rzucaniu na siebie klątw i będzie śmiesznie i ten, ale dobra, ustalamy. Mamy, że robimy wszystkie klątwy bez tam, tak, bez siary, że nie będzie litości po prostu. Jak padnie jakaś klątwa, to robimy do końca. Dokładnie. Dobra. Ja nie przegram. Okej. Okay. Okazuje się, że patronem medialnym tego wydarzenia jest infoludek.pl, czyli portal, dla którego tutaj pracowałam, lokalny, informacyjny, taki wydarzeniowy. Dobra, musimy podzielić tutaj na wzorku kartę. Nie jest. Ale trzeba jest mnóstwo stoliczków, mnóstwo ludzi. Każdy ma inną grę, ale my mamy najfajniejszą. Czerwona najśmieszniejszą. Tu są żółte. Niebieskie oddzielnie. A tu jest jakiś czarny pan. Żółty oddzielnie. Czarny pan. No dobra, jedziemy z koksem. Kto pierwszy rzuca? Nie ma. Ja. Najbardziej pechowy. Natka. Natka. Jestem najbardziej pechowa. Dostałam wódu. Ale mam nowy. Nic nie piłam. Tak. Tylko kawę waniliową. Waniliowa kawa. Ale to musisz zobaczyć, co masz na karcie. Sobie. Znaczy nam też możesz pokazać. A jak się wybiera, na kogo się rzuca klątwę? No jak losowo. Jeżeli rzucisz to sama wybierasz na kogo klątwę. Dobra, uwaga, rzucam. Aha. A tu jeszcze masz dwie. A nic nie miałaś przed rzutem tej kości, co zrobić, czy co zrobić? Nie, zaraz się już na razie jeszcze nie ma żadnej klątwy. Na razie tylko po prostu. Nie ma żadnej klątwy na razie. Jak rzucisz na nią, to będzie musiała klikać, jak się nie rzuca. Dobra, czekajcie, ja będę patrzeć, co ja wylosuję. No pewnie. Ale możesz wszystkim pokazywać. Yeah. Dobra, mam to. Okej. Okay. To na kogo rzucasz klątwę? Na Matiego. Przed przekazaniem laleczki wódu. No bo to co tury się przekazuje. Dobra.
ofiara tej klątwy musi klaskać w dłoń. No dobra, czyli co turę? Czyli do ciebie idzie. No tak, nie, do ciebie idzie ta klątwa i ona będzie musiała leżeć u ciebie jako klątwa twoja. Podkryta. To rzucona była klątwa, tak? Tak. Podkryta. Musi klaskać w dłoń. Tak. Trudno. Przekaz. No i klaskasz. Klaszczesz. A te mamy zakryte, nie? Te swoje. Te macie na ręku, tak. Czyli tych przeciwnic. A ja nie mam już żadnej. To wtedy dobierasz? Ja dałaś klątwa, oddaję jem. Tu dostajesz to. A z ilu kostek rzuciłaś? Ze wszystkich. Pięciu. I za pierwszym razem? Tak. No to zostały ci jeszcze trzy, tak? Tak, nie, bo dwie kosztowały, zostały ci jeszcze trzy. Z tych trzech możesz za dwie dobrać jedną klątwę, już nie zostanie ci żadna. Dobra. To masz taką dobrą, no to wiemy co to jest. Dowolny. A, dowolny, dowolny. Okej, okay. Dobra. Nie, zapłaciłaś dwie. Miałaś pięć, tak. To na klątwę, no tego tak. Nie ma, okay. I dwie na kupienie. No i zostaje jedna, a z jednej już nic nie zrobisz, okay. Bo już nie rzucisz. Tak, dobra. Przekazanie lajeczki wódu chlop, kulamy. Okay. Ja w tej grze mogę po prostu bezkarnie. Być sobą. Ja muszę Brana być zimny. Sobą. Pięć ze wszystkich. Muszę. Taką klątwę ma. To ona ma tą klątwę poza grom nawet. Ja też będę miała dobrą. Jak rzucę na kogoś tę klątwę, którą mam, to ofiara klątwy będzie musiała mówić przez cały czas jednym głosem. Co? Na pewno nikt nie słyszał. Obejrzycie sobie w lewo. Teraz ja. Przed rzutem kośćmi. Jak tu idziemy w ogóle? Do przodu wszyscy? Nie, Maciej w teren. Ja nic nie zdobyłem. Dobrze. Ej, ale to jest nie ja. Mycha, czemu ty moje poruszyłaś? Mycha. Grzeba! Grzeba, to jest tak. Mycha. No tak nie mówię. Ej, Mycha. Ty nie miałeś żadnych kontroli na siebie? Och ty. Dobra, to już wiadomo, kto będzie celem. Rzutem kośćmi. Czeska wraca. I? Ale nie, każdemu musisz jeszcze. Okej. Jaki de. Room to jest. Zdziwiłeś się wszystko, że mam mniej punktów. Ej, właśnie, tylko ci, co mają mniej punktów. Ale wy wszyscy macie mniej punktów niż ja. Zobaczcie, jak wyglądają dwie ofiary klątw. Jedna ma skrzyżowane ręce, druga nogi. Ja jeszcze muszę chrumkać. No to super. Dobra, ja już skończyłem, także teraz wasza runda. Proszę bardzo, Adrianno. W sumie tak, akurat muszę zbierać niedługo. Do oszą, tak? I to w galerii. Okej, okay, czekajcie, co ja w ogóle mam? Mam to. Tak, i tak, to mi się przyda. A ty miałaś gdakać? Na pewno. No i co teraz? To ty masz punkt. Dobra, gdakaj teraz. To było gdakanie? To chyba ozarkowskie kury tak gdakają. Gdaczą. Tego i tego na przykład. Dobra. No to teraz Mati? Słodka. Co musisz robić? Ofiara tej klątwy musi przez cały czas mówić piskliwym głosem. O, bajka. A, i teraz tak przekazuję. On nic nie będzie mówić teraz. Klątwa milczenia. A ja teraz rzucam. Teraz już się zaczęła gra. Ja teraz rzucam. Tak. I co jeszcze czekacie? Trzecie? Kto ma najwięcej punktów? Ej, ale ja jeszcze tu poszłam. Ja też. A, ty też? O, tutaj Rafał, rum, to jest jeden. A, no ja też. No to, dobra. Ty też jeszcze kartę. No tak. Przesuwajcie się, teraz to milion punktów. Muszę zaśpiewać refren piosenki za każdym razem innej. No i śpiewaj. A gdy pobieram artefakt, to nie pobieram. O, a ja muszę przed wyrzuceniem kości pozdrowić wszystkich swoich wymyślonych fanów. I mam wstać i zacząć wiwatować. I pozdrowić wszystkich fanów. Ale to jak będę rzucał? Mati już się do nas nie odzywa, bo rzuciłam na niego klątwę mówienia piskliwym głosem i w ogóle się nie odzywa. A Rafał? Dziękuję, że tu wszyscy przyszliście. Pozdrawiam swoich fanów. Z tego już wiwat masz. Jeszcze wiwatować. Dziękuję. Czyli co? Brawo! Uhu. Bibliotece, ludzie. No, pięknie. Można. Dramat. Ja mówiłam, że to jest 3 razy, 4 razy dramat. Nie topę. Ja siedzę sobie tak tego, z tymi łodźkami dwoma. Siedzi sobie, potwierdzam. A ona już skieła klątwę. Musi przez cały czas trzymać ręce skrzyżowane na piersi.
A ja? Mumia. Mumia. Właśnie to jest najpiękniejsze. Także... Dobra, że całkiem... A wszystkich miałaś obrazić? Nie, tylko tych, co mają najmniej punktów. Aaa, nie, racja. Ty mnie nie wprowadzaj w błąd. Proszę, bardzo proszę, nie wprowadzać w błąd. Arystokratka. Matka teraz. Matka arystokratka. Taką ma klątwę. Ja muszę mieć zawsze cały czas wykrzykiwane ręce. A tu co ma? Nie interesuj się. To jest taką klątwa ode mnie. No, ja muszę trzymać ręce. Zobaczcie, z kim ja muszę grać w ogóle. Ej, Rafał, ja przed przekazaniem laleczki muszę zaklaskać. Jak mam zaklaskać? No, świetna, świetna gra. Świetna zabawa. Matko, która jesteś? Który kolor? Niebieski. To ty masz kartę czerwoną jeszcze. O! Wiesz, ja ci dam. Proszę, przeczytaj, co masz teraz robić. Zachowuj się jak arystokratka. Co masz robić? Przed przekazaniem laleczki wodu musisz rzucić ją w górę nad swoją głową i złapać. Spróbuj. Odwróć kartę, Mati, dawaj tą lalkę. Kolejna szansa na obrażenie. W rezultacie, im bardziej się stroję... Pan pomyślał, że przed nim klęka, by się zestresował. Rzuć głowę na stole. Jezus, ja już mam dość. Dawaj. Ja Natalii oddaję kolejną, nie? Co, Mati? Musi klaskać w dłonie, jak będzie przekazywać lalek. Tak kończą ludzie, którzy z nami grają w tę grę. Ale Natka wygrywa, to jest najciekawsze. Dobrze ci idzie, bardzo. Ej, ja tu ale ja się zdrzemnę. Dzięki mnie wygrywasz, bo zobacz, już jesteś na mecie ludzie, praktycznie. Dajcie mi się. A ja idę do przodu, jadę, więc mam tą czerwoną jeszcze klątwę drugą. A jakie mam teraz chłopkać? To jest najmniejszy problem. Aha, muszę narzekać na to, jakie moje karty są ciężkie, jak niewygodnie się je trzyma. O jakie tu rytmy! Niosą ten głośnik! Czyli Szczecin jednak jest imprezowym miastem. Zdecydowanie. Oj, oj, oj. Jak tu teraz wyjechać? Cały czas, no, możesz teraz kamerować. Oj, co tu wari? Ja ją powtarzam! Jedni, halo! Take my breath away. Dobra, już mam uszy bałąka, żeby śpiewamy. Tyle było z karaoke. Nie słyszeliście nie tego? Wie. Też lubicie tościki z tym, z pieczareczkami, z serkiem. Ale ja zrobię w piekarniku. Piekarniku się? Nasz piekarnik się zbudował u rodziców i w ogóle nie chcę dobrać. Do 50 stopni się rozgrzewa. Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen. Deswegen Daumen nach oben. Schreibt doch mal einen Kommentar. Ein Kommentar. Wie hat euch das Video gefallen? Ja, was wünscht ihr euch denn für Videos? Was sollen wir euch zeigen hier aus der heißen Stadt Stettin? Was können wir verbessern? Ich weiß es nicht. Sagt ihr es uns. Denn ihr seid das Publikum. Ihr bestimmt, was ihr sehen wollt. Ja? Und noch eins, ja? Ganz wichtig, ja? Ab nächsten Monat geht es wieder los mit einem Gewinnspiel. Ja? Verlost wird ein Wochenende von Freitag auf Samstag und auf Sonntag für 3 Personen im Hotel Ustovo, hier in Ustovo in Stettin. Wir haben schon einen glücklichen Gewinner gehabt. Ja, der ist dann da oben auch nochmal im Infokanal mit drin. Das ist unser Leben in Polen. Ich rede von dir, Kai. Und du hast bis heute noch nicht deinen Gewinn eingelöst. Und ich schwöre dir eins, wenn das Wetter so bombig bleibt, ja, oder aber auch so schlecht, jedes Wochenende schlechtes Wetter in Stettin, ja, das waren jetzt die letzten 3 Wochen, ja, dann löse ich dein Gutschein ein. Trinke ohne dich Tüskir. Lass es mir mit meiner Kleinen, mit Magdalena,
richtig gut gehen. Entschuldige bitte, Magdalena und Agnieszka. Jetzt habe ich die Kleine total vergessen. Es tut mir leid. Ja. Nichtsdestotrotz, das nächste Video kommt auf jeden Fall in 2 oder in 3 Tagen. Ja. Ich muss noch gucken, was ich euch alles noch zeigen möchte. Also in dem Sinne, ja, wir sehen uns dann in 2 oder 3 Tagen hier wieder. Ja. Abonnieren, Glöckchen drücken, nicht vergessen. Kommentar, Daumen nach oben. Ich freue mich. Ja, in dem Sinne, dir auch, Kai, ich wünsche dir alles Gute. Ja, und ich hoffe, dir geht es genauso gut wie mir. Ja, das Häuschen bei uns, ich sag mal, Step by Step, es wird. Langsam, aber es wird. Ja, und ich hoffe, du postest auch irgendwann wieder ein neues Video, ne, wie weit du mit dem Haus bist. Oder bist du schon komplett fertig? Das kann ja nicht sein, weil irgendwann hast du mal abgebrochen mit den Videos. Dann hast du viel gepostet, nur nichts mehr über dein Haus. Also in dem Sinne, wir sehen uns wieder. Tschüss, auf Wiedersehen, do widzenia.